Witam wszystkich. Mamy pierwszy tydzień czerwca. Jesteśmy na poletkach jęczmienia Jarego Browarnego. Jęczmień Jary się już wygłosił. Kończy już kwitnienie. W tym tygodniu wykonaliśmy drugi zabieg fungicydowy i ostatni. A dwa tygodnie temu został wykonany zabieg regulacji źdźbła. Odmiany po prawej stronie nie były skracane. Celowo nie zostały skrócone, ponieważ na tych poletkach oceniamy wysokość roślin i podatność danej odmiany na wyleganie. A odmiany po lewej stronie zostały skrócone dawką 0,4 etefonu. W tym roku zastosowaliśmy szczególnie niską dawkę etefonu, ponieważ było bardzo sucho w marcu i kwietniu i dopiero rozpadało się trochę w maju. A zabieg był etefonem, był wykonywany w połowie maja, więc nie wiedzieliśmy jeszcze ile nam się uda tutaj zgromadzić wody. A teraz pokażę Wam, jak zadziałała dawka 0,4 litra etefonu. Tu jest kontrola nieskracana. Na kontroli mamy około 71-72 cm. Jak tutaj zniżę, to może będzie to widać. I przejdźmy teraz na skracany jęczmień. Na jęczmieniu skracanym mamy około 63 cm. Udało nam się skrócić dawką 0,4 litra w tym roku o około 8 cm. Środek ciężkości przy takiej zmianie jest znacznie niżej, więc też i wrażliwość na wyleganie będzie tutaj znacznie mniejsza. Łan jęczmienia delikatnie faluje, ale ten łan jęczmienia nieskracanego faluje mocniej. Ale mam nadzieję, że też się nie wyłoży, że uda nam się tutaj uzyskać porównanie w wynikach planowania między kontrolą a skracanym. Łan jest bardzo sztywny i bardzo zdrowy. Strategia z opóźnianiem drugiego zabiegu się tutaj w tym roku bardzo dobrze sprawdziła. Nie widać żadnej presji chorób. Więcej szkód wyrządziła nam tutaj skrzypionka, która nam troszeczkę poobgryzała te blaszki liściowe. Ale też w znacznym stopniu. Tak jak widzimy, jęczmień kończy kwitnienie. Jeżeli w fazie kwitnienia mamy 2-3 dni z mokrą pogodą, wysoką wilgotnością powietrza, jest przekropnie i nie było wykonywanych żadnych zabiegów fungicydowych w ostatnim czasie, powinniśmy rozważyć wykonanie zabiegu fungicydowego chroniącego przed chorobami fuzaryjnymi. To koniec tego dzisiejszego krótkiego odcinka. Zapraszam do pisania komentarzy, do pytania o uprawę jęczmienia Jarego i Ozimego. Z chęcią na te pytania odpowiem na Facebooku. Cześć!